Na prawo. Patrz. Panie brygadierze, dowódca uroczystości kapitan Lichota melduje pododdział do uroczystych obchodów Dnia Strażaka połączonych z odsłonięciem pomnika Stanisława Antoniego Szczuki. Pododdział baczność, pododdział spocznij. Poczet flagowy, baczność. Do podniesienia flagi państwowej, marsz. Z okazji powiatowego pochodu Dnia Strażaka połączonych z osłonięciem pomnika Stanisława Antoniego Szczuki flagę państwową podnieść! Budowla naszego świątyni, gdzie spoliłeś serca i dłoń wielu ludzi, aby ona mogła powstać. Bądź uwielbiony za to dzieło ludzkich rąk. Obdarz wieczną nagrodą zmarłych fundatorów, budowniczych i dobroczyńców naszego Kościoła i wprowadź ich do swojej wiekuistej świątyni. Błogosław także nam, którzy z wdzięcznością wspominamy ich czyny i ofiary, abyśmy sami byli żywymi kamieniami na tej budowli, którą Ty wznosisz mocą Ducha Świętego. Prosimy Cię, Boże, o błogosławiony pomnik na wieczną chwałę i pamiątkę Twoją przez Chrystusa, Pana naszego. Instytucji kultury.
Z dnia 10 kwietnia 2014 roku nadało złoty znak związku, który otrzymuje druh Witold Dylewski. Poproszę wręczający. Starszego brygadiera Andrzeja Sobolewskiego, zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. I po wręczeniu tych oznaczeń poproszę wręczających o pozostanie w celu wręczenia odznak brązowych. Się, prawda, tych uczniów przybywa i chciałbym tylko jedną rzecz jeszcze powiedzieć, że naprawdę Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej robi taką społecznikowską robotę, czyli jeżeli nikt nie płaci, robią wszystko darmo, ten instrument będzie służył dla dobra naszej społeczności lokalnej, a tak to jest Ochotnicza Straż Pożarna. Serdecznie panu prezesowi, panu Kosmuniorzego, oraz panu prezesowi dziękuję. A potencjalnych darczyńców, następnych, którzy udarują nam jakieś instrumenty, też serdecznie z góry dziękuję. Panowie, to jest głębokiego ukłonu i szacunku dla społeczeństwa i dzisiejszych jubilatów. Państwowej Straży Pożarnej, koledzy prezesi, druhowie, panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, mieszkańcy Szczuczyna. 18 maja 2014 roku wielkimi literami zapisuje się w przebogatej historii Szczuczyna. W tej przepięknej, kiedy był budowany 300 lat temu i w tej trudnej dzisiejszych czasach. Nie wspominamy o gehennie, jaką Szczuczyn przeżywał w historii dziejów państwa polskiego. Ale dzisiaj przy święcie strażaka, jak ksiądz wspomniał, że są urodziny naszego świętego Jana Pawła, papieża, to przypomniało mi się również, że w dzisiejszym dniu jest obchodzona 70. rocznica bitwy na Monte Cassino. Bardzo ciężkie jest wyróżnieniem, mimo że tutaj zapisano Artur Kuczyński, będzie i pozostanie wyróżnieniem dla Szczuczyna. Dziękuję.
jeszcze raz chodził po rynku w Krakowie, przecież widział Wawel, komnaty, klosztorki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Tej z historii wielkiej dumnej, władzy mocnej i rozsądnej, czerpiesz dzisiaj wiarę. Pododział baczność, pododział spocznij. Pododział baczność, dowódca pododdziału pododdział odprowadzić. Pododdział spocznij.